Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Normalnie tak. Problemy troszeczkę ma Igor Tarasow, który ma jakieś powikłania pogrypowe i wczoraj i dzisiaj był na badaniach i myślę, że do meczu z Lechem nie będzie gotowy, czyli Tarasow z nam wypadnie. Tak, co do innych zawodników, mam 20 zawodników z pola na treningu plus 4 bramkarzy, także tutaj nie mamy żadnych problemów, wszyscy są zdrowi. No i jest prosty sposób, gramy dobrze, trenujemy dobrze i gramy dobrze. Na pewno częścią naszej pracy jest motywacja i danie wiary zespołowi, że stać go na zwycięstwo z każdym przeciwnikiem. Na pewno wynika to również z ofensywnej gry, gdzie w sumie staramy się we Wrocławiu grać ofensywnie. My nie kalkulujemy, że ustawiamy się na przykład, mimo że również mamy jakieś załamania w meczu i ta gra przez 90 minut jeszcze nie wygląda tak, jakbyśmy sobie życzyli, ale uważam dzięki temu, że gramy ofensywnie, że obojętnie czy u siebie, czy na wyjeździe chcemy wygrać. Myślę, że również ten stadion służy nam, bo naprawdę tu się mimo że w sumie jutro będziemy trenować i trenujemy od czasu do czasu raz w tygodniu, ale myślę, że tutaj faktycznie czujemy się jak u siebie w domu, stąd do końca jest gra o zwycięstwo i myślę, że uda nam się również utrzymać tą serię po meczu z Lechem. Powiem panu krótko, to nie jest skrzydłowy i u mnie na pewno by musiało być ciężkie trzęsienie ziemi, żebym nie miał tam ludzi, a w sumie mamy, tak układamy, że mamy na każdą pozycję w tej chwili dwóch zawodników, czyli Mateusz rywalizuje na lewej obronie z Ciotrą, a na lewe skrzydło mamy Picha, mamy Farszada, może zagrać Gąska, dlatego ja uważam, że Cholewiak jest bardzo dobrym zawodnikiem, kiedy ma dużo przestrzeni, natomiast nie widzę go jeszcze w takiej krótkiej grze kombinacyjnej, dlatego ja myślę, mimo że wiem, że dużo ludzi mnie namawia do tego, żeby Mateusz zagrał na lewym skrzydle, ja myślę, że on nam zresztą bardzo dużo daje na tej lewej obronie. Możemy dyskutować, że w meczu w Gdańsku nie było to idealnie, może też z takim przeciwnikiem jak Lech to jest ryzyko. Niemniej jednak ja w dalszym ciągu go widzę na lewej obronie. Stal Mielec troszeczkę gra inaczej niż my. Tam był Mateusz ustawiony dokładnie na grę z kontry. I jakby ktoś chciał sobie troszeczkę przestudiować, jak to wygląda u nas, to bym radził włączyć mecz z Opawą u nas i tam Mateusz zagrał w drugiej połowie na lewej pomocy i tam grał tak jak w Mielcu, tylko my nie jesteśmy Stalą Mielec, my mamy troszeczkę inną filozofię gry, tak bym powiedział, i tam, gdzie on na przykład w Mielcu nie musiał wracać do tyłu, tylko był tak ustawiony w pół dystansie, to fajnie czy dobrze wychodziło. No my natomiast gramy trochę inną piłkę, jednak to się różni. I ja bym się dalej skłaniał ku lewej obronie, ale ja też uważam, że będą takie mecze, czy
czy będą mecze w Pucharze Polski, że może tego spróbujemy, bo ja też się nie zarzekam, że ja wiem najlepiej i to, co ja myślę jest najlepsze. Ja nauczyłem się trochę pokory i słucham również ludzi, którzy są wokół mnie i mi doradzają. Ale to jest nasza zgodna opinia całego sztabu szkoleniowego. To nie jest tak, że tylko ja, ale to jest zgodna opinia nas wszystkich. No my jesteśmy w trakcie sezonu. Łukasz nie był z nami od początku. Na pewno po tych pierwszych treningach ja widzę, że to jest zawodnik bardzo wartościowy i zawodnik, który na pewno da dużo zespołowi, szczególnie młodym zawodnikom, bo to jest zawodnik, który bardzo fajnie umie rozmawiać z młodymi zawodnikami. Jak tak zauważyłem, to umie doradzić i faktycznie myślę, że bardzo, bardzo nam pomoże w kształtowaniu tych zawodników. Powiem szczerze, że jeszcze się nie zastanawiałem nad tym, kiedy. No myślę, będzie zależało od sytuacji i jego obserwacji. To też myślę, pokaże czas. Ja na razie się. Najważniejszą rzeczą, że w tej chwili mamy zawodników w sumie na każdej pozycji, gdzie poziom sportowy, gdzie jakość no nie odbiega jeden od drugiego dużo. Także, że w sumie tak jak Państwu na poprzedniej konferencji mówiłem, że gdybyśmy chcieli wystawić pierwszą jedenastkę Śląska i każdy by dostał kartkę, naprawdę by każdy troszeczkę napisał to inaczej. Ale to uważam za handicap dla mnie. I teraz chodzi, żebym ustawił jak najlepiej zespół na Lecha. Znaczy nie, no ja myślę, że Lech, jeżeli chodzi, obojętnie kto tam będą kto będzie grał, grają pewnym systemem, nie? Czyli grają trzema obrońcami, grają dużo przez środek, grają wahadłami na bokach. Także tutaj, jeżeli chodzi o taktykę i styl, myślę nie. Na pewno przyjeżdża zespół, który jest zespołem bardzo dobrym, bardzo wyrównanym i posiada zawodników. Uważam, że Lech posiada zawodników, którzy indywidualnie mogą rozstrzygnąć o losach meczu. Czyli tak jak patrzymy na Jefticia, Gejkera, czy tych nowych zawodników, gdzie też Bolejem strzela przepiękną bramkę na Wiśle Płocki i rozstrzyga. Także na pewno jest to najlepszy zespół, z którym się spotykamy do tej pory. Ale również uważam przy naszej mądrej, dobrej grze, uważam, że możemy osiągnąć dobry rezultat w meczu z Lechem. Dokładnie tak. Ktoś się wybierał ze sztabu szkoleniowego do Poznania dzisiaj? Myśleliśmy, żeby jechać. Mamy 6 ostatnich meczów Lecha przeanalizowanych, czyli w sumie my jesteśmy na dzień dzisiejszy gotowi. Może pojechać 2 asystentów, a nie chciałbym o tym mówić. A ja będę oglądał w telewizji.